Witajcie kochani. Zebrało się trochę wiadomości. Wczoraj usiłowałam nagrać, ale niestety mi się nie udało. A ponieważ coraz trudniej mi walczyć z bólem, więc jest naprawdę ciężko, ale y, mam dla was kilka wiadomości. Niektóre myślę y, niedługo trafią także do polskich kanałów. Na razie jednak nic nie ma. Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek o czymś, y, y, co się nazywa Oxford Union, i y, y, służy owa Unia propagowaniu dyskusji merytorycznych. I właśnie nie tak dawno odbyło się spotkanie Oxford Union w Oksfordzie właśnie i pod takim niejako hasłem, czy populizm zagraża demokracji. Jako główny gość i główny relator... Pojawiła się pani Nancy Pelosi, ex Speaker of House, czyli osoba numer trzy w Ameryce, która właściwie w opinii wszystkich potraktowała Pernoga uczestniczących w owym spotkaniu, ponieważ wygłaszała Opinie, które wszyscy znamy i których nie chcę przytaczać. Natomiast, kto jej stawił czoła? Bardzo ciekawa osoba, o której przyznam się szczerze, dotąd nie słyszałam, a mianowicie pan, który się nazywa Winston Marshall, jest urodzony w roku chyba 86 czy 87, a więc można go według aktualnych terminologii uznać za młodego człowieka. I jest to bardzo ciekawa osoba, ponieważ Zaczynał karierę jako niezłej klasy gitarzysta, grający także na banjo w folkowej grupie and Sons, który następnie sprawdził się dobrze w roli dziennikarza, a dokładniej gospodarza. Takiego programu, który się nazywa Marshall Winston Show. I okazało się, że ma on stosunkowo szeroką wiedzę i właściwie może konkurować z dobrymi dziennikarzami. Otóż bardzo. Ja Wam daję zresztą link, dwa nawet linki do właśnie. Nowego spotkania, i przede wszystkim do wypowiedzi pana Winstona Marszala. To będzie pierwszy i drugi link. Ci, którzy znają język angielski, mogą tego. Spokojnie wysłuchać, dlatego że nie ma kłopotów ze zrozumieniem. On mówi bardzo wyraźnie, bardzo używając, jakby to powiedzieć, języka, który każdy, kto ma na średnim poziomie znajomość angielskiego, bez trudu to zrozumie. I tutaj warto porównać oba wystąpienia. Otóż pani Nancy Pelosi ciągle brzmiała ex cathedra kontro, przeciwko ludziom, których określała jako etnonacjonaliści. To jest takie nowe określenie i właściwie y, słuchając jej tylko można wyczuć ogromną pogardę, jaką odczuwa wobec przeciętnych Amerykanów. Ty, tych ze środkowego zachodu na przykład, którzy... Y, no dalecy są od elit i tutaj warto właśnie zastanowić się chwilę nad tym, co powiedział pan marszał. A mianowicie stwierdził, że należy przede wszystkim zdefiniować tutaj i pojęcie demokracji i pojęcie populizmu. I rzeczywiście w jego opinii mówi, że jeśli uznamy populus od słowa Popu, populus, populizm, czyli populus po łacinie naród i people w tym samym znaczeniu, a także w znaczeniu ludzie, no to po prostu są to teorie, które zakładają walkę o dobro właśnie przeciętnego człowieka. A kto jest stroną przeciwną w tym sporze? Są elity. Także tutaj właściwie nie można mówić, że populizm jest przeciw demokracji, jeśli populizm jest właśnie demokracją, ponieważ demokracja, demos to jest naród, ludzie, kratos to jest władza, czyli mamy władzę ludu. I tutaj tego założenia pani Pelosi wydawała się nie rozumieć. A tu jest kwestia elit, które stanowią największe zagrożenie, ponieważ usiłują przejąć władzę, która im chociażby ze względu liczebności nie przysługuje. I tutaj dalej... Oczywiście, jest to uzurpacja władzy. Nie władza, która przysługuje na podstawie jasnych praw, właśnie warunkujących demokrację, ale po prostu jest uzurpacją. I tutaj pan Marszal zrobił odwołanie do pewnego. Ustroju, który był we Włoszech, rozwinął się we Włoszech w okresie międzywojennym, ponieważ nie chcę, aby wyłączono Możliwość komentowania, więc nie mogę użyć tego wyrazu na literę F. Domyślcie się sami, prawda? Ja zorientowałam się, że moimi odbiorcami są ludzie, którzy potrafią myśleć, dlatego wybaczcie, że uciekam się do takich, wyrażam się drogą okrężną, ale po prostu inaczej nie można. I tutaj kolejna część wypowiedzi, 10 minutowej Winstona Marszala była również ciekawa. Otóż stwierdziłam, że owszem, świat niewątpliwie potrzebuje Eli. I widzimy, jak to jest, kiedy tych elit nie ma. Ponieważ jeśli prezydent tutaj użył konkretnego nazwiska, ma głęboką demencję, no to nie tylko, że wali się Ameryka, ale płonie cały czas. To jest dokładny cytat. I tutaj właściwie następna część wypowiedzi Marszala, to są fakty, i ja do tych faktów się odwołam. Nie mam możliwości. Tego dokładnie sprawdzić, ale w każdym razie wyraźnie wykazał, że w tej chwili po prostu wszystko opiera się praktycznie na korupcji, ponieważ stwierdził, że w chwili obecnej, a to są podobno konkretne dane oficjalne, a mianowicie korporacje na lobbowanie w Brukseli przeznaczają rocznie tutaj przykład roku 2021 ponad miliard, miliard dolarów na same oficjalne zakupy, koszty lobbingu, a w Washington DC lobowanie korporacji w kongresie i w senacie kosztowało, według tychże samych danych, ponad 2 miliardy dolarów, czyli łącznie mamy 3 miliardy Dolarów przeznaczane na sam lobbying. Wykazał również na podstawie posiadanych danych, jak twierdzi, mówię, nie widziałam, ale po prostu cytuję to, co zostało powiedziane, że dwie trzecie kongresu amerykańskiego korzysta z dotacji Big Farm. Zresztą on tutaj nie powiedział, ale ogólnie wiemy, że są takie fundusze, jak na przykład AIPAC, które kupiły sobie wszystkich polityków, ponieważ finansują wszystkich, a ponieważ są to duże sumy, nikt nie może sobie pozwolić na rezygnację z takich dodatkowych pieniędzy. I tutaj jeszcze była ciekawa sprawa, ponieważ pani Pelosi tłumaczyła, jak to wszyscy wiedzieli, że wybory prezydenckie w roku 2016 zostały ukradzione pani Clinton, a z drugiej strony i ona o tym jasno mówi, natomiast prezydentowi Trumpowi nie wolno mówić o tym, że wybory nie były takie, jakie być powinny. Także widzicie tutaj właściwie no, przykład różnic i podwójnych standardów, które są stosowane. Jednocześnie tutaj. Yy, Winston Marshall przywołał sytuację, kiedy to sąd w Portland był zablokowany i nie mógł pracować, ponieważ blokowali go i zniszczyli y, 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 przedstawiciele Antifa. I y, y, to. Y, nie wywołało żadnego y, żadnej odpowiedzi. Natomiast kwestia kapitolu, y, które właściwie to są dwie podobne kwestie, y, została potraktowana jako o, koniec świata, jako próba praktycznie likwidacji państwa. Także y, Tutaj właściwie, no cóż, mieliśmy tak wspaniałą lekcję hipokryzji, że trudno o tym mówić, ale wracając do tego, o czym mówił Winston Marshall, a mianowicie dodał jednocześnie, że sięgając do oficjalnych danych, Firma Pfizer przeznaczyła 11 milionów dolarów również na wsparcie dla polityków, co dało jej zysk ponad 10 miliardów dolarów, Także, no cóż, można powiedzieć, że były to dobrze wydane pieniądze. Stwierdził dalej, że 66% Amerykanów, czyli 2 trzecie populacji jest zdania, że jeśli chodzi o ekonomię, jest ona manipulowana ze szkodą dla, dla nich, a na korzyść dużych firm i dużego kapitału. Kolejna sprawa, którą przypomniał, to sytuacja, kiedy to podczas zarazy przeprowadzano cenzurę i to cenzurę każdego, kto nie podzielał y, ob, ogólnie ob, narzucanej przez polityków narracji. I tutaj podkreślił, że y, nie tylko to nie chodzi o cenzurowanie y, y, miłośników teorii spiskowych, ale że cenzurowano wybitnych naukowców, takich jak profesorowie Harvardu czy Stanford, Uniwersytetu Stanforda, którzy byli twórcami, y, Deklaracji Great Barrington, która to deklaracja okazała się absolutnie słuszna. Ja, jeśli jesteście ciekawi w tej chwili, żeby to przypomnieć sobie, to jest na kanale. No, Trzeba się dość daleko cofnąć wstecz do jednej z najsta do tej części najstarszych wideo. Ja niestety trudno mi znaleźć, przepraszam Was, ale no ciężko mi to zrobić. I tutaj ludzie ci byli cenzurowani, byli cenzurowani bezpodstawnie, mimo iż są wybitnymi naukowcami. Ja ze swej strony przypomnę także profesora Montagnier, który zresztą zmarł. Dziwnie szybko. Także tu wydaje mi się, że to są bardzo istotne słowa. I tutaj właściwie podsumowanie marszala jest bardzo ciekawe, bo odniósł się do całości słów pani Pelosi. Jako do najczystszej demagogii. I tutaj warto przypomnieć, czym jest w ogóle demagogia. Otóż, demagogia jest to przedstawianie spraw, odwołując się do uprzedzeń i stereotypów, zamiast do konkretnych argumentów. Także tutaj myślę, że to, to naprawdę bardzo ciekawe wystąpienie. Radzę Wam, żebyście go posłuch posłuchali. Jest to link w pierwszej linii opisu. Ja myślę, że niedługo także dotrze to do polskiej prasy i należy się cieszyć, że są osoby. Które są uh, po prostu zdolne do tego, aby stawić w czoło uh, nawet starym wyjadaczom, którzy po prostu są tak przekonani o swojej wyższości. I tutaj później bardzo ciekawa była rozmowa z Winstonem Marszalem na też takim niezależnym kanale, chyba pana, który się nazywa Pierce Morgan, i który stwierdził, w którym właśnie Winston odniósł się do tej utarczki albo walki na słowa słownej z Nancy Pelosi. Powiedział, że on nie musiał właściwie nic robić, bo Nancy Pelosi pogrążyła się sama, pokazując całą hipokryzję i pogardę wobec zwykłych, pracujących ludzi. Taką pychę typ i arogancję typową dla współczesnych elit, dla ludzi, którzy uważają, że liczą się tylko pieniądze i człowiek biedny nie ma żadnej wartości i nie jest nic wart. Także tutaj wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa wypowiedź. I tutaj jednocześnie chciałam zwrócić Waszą uwagę na jeden z dzisiejszych artykułów na Skeptic.org. I, I chociaż muszę przyznać, że ostatnio jestem trochę zmartwiona, ponieważ też dowiedziałam się, że pewna organizacja. Z kraju położonego w Palestynie, no przeznacza pewne środki, które umożliwiają funkcjonowanie. Y y Także prawicowym portalom, czyli dokładnie to samo, co widzieliśmy w przypadku Kongresu Stanów Zjednoczonych, czyli w tej chwili są finansowane zarówno prawicowe, jak i lewicowe strony. No i niestety czasami można to odczuć, ale nie w tym rzecz. Otóż mianowicie zmieniła się narracja. Wcześniej mówiono o mniejszościach etnicznych, w tej chwili mówi się już o większości globalnej, ponieważ kiedy się mówi o mniejszościach, to coraz więcej osób odwołuje się do demokracji, mówiąc, że demokracja to rządy większości. Więc z tego powodu, aby było to zgodne z zasadami, zaczyna się mówić o globalnej większości, czyli tych wszystkich, którzy przyjeżdżają do Europy i usiłują narzucać swoje zwyczaje, swoje tradycje, chociaż Rzekomo uciekli, dlatego że właśnie te tradycje im nie odpowiadały. I myślę, że to jest też taka kwestia dość istotna. Kolejna sprawa, o której chciałam mówić, to właściwie taki mały alarm we Włoszech. A mianowicie pan Romano Prodi, czyli jeden z ojców współczesnej, współczesnego eurokołchozu, w roku 1998 przepchnął prawo, które nakazuje umieszczanie flagi unijnej wszędzie tam, gdzie są flagi włoskie, a więc chodzi o, głównie o wszystkie instytucje oficjalne. I zrobił to mimo iż traktaty unijne, w ogóle nic nie wspominają o Fladze, właściwie nie ma słów o Fladze, nie ma słów o hymnie, bo y, przepraszam bardzo, mnie osobiście to obrzydziło y, dziewiątą symfonię Beethovena, bo y, no, po prostu y, uważam, że nie wolno robić z dzieła sztuki, czym jakbyśmy nie mówili, po prostu nie można tego używać jak do propagandy. To nie zostało pomyślane jako żaden hymn poza hymnem y, w ogóle człowieczeństwa, czyli ktoś kto nie należy do Europy nie może sobie zanucić ani zagrać od do o, radości. Nie ma do tego prawa. I tutaj jeszcze taka kwestia, która mi się nasuwa, o której właściwie trzeba by swoją drogą powie powiedzieć kilka słów, ponieważ ja już bardzo dawno zwracałam uwagę na kwestie praw autorskich. I według wcześniejszych wszystkich norm autor miał zagwarantowane wszystkie zyski które Za swoją pracę w ciągu 20 lat, już po upłynięciu tej daty, można było, kiedy zakładano, że autor już na niej wystarczająco zarobił, można ją było swobodnie publikować bez żadnych obostrzeń. W tej chwili, po pierwsze, zaczęto próbować handlować prawami autorskimi, co oznacza w skrócie. Właściwie, przepraszam bardzo, szczeniaki są, e, po prostu rosną i, i są coraz bardziej aktywne, i niestety nie można wyłączyć im bateryjek, a nie można ich puścić, aby szalały wszędzie, dlatego że e, po prostu są wyjątkowo operatywne. I jak mówię, chłopczyk i dziewczynka będą duże w typie labradora najprawdopodobniej szukają dobrego domu ale wracając teraz do rzeczy a mianowicie doszło do handlu prawami autorskimi każdy kto komu się zdarzyło wydać książkę albo um, nagrać piosenkę widzi że w umowie występują prawa autorskie wystąpiło to wtedy kiedy na przykład umowa za dzieło zaczęła przewidywać pewne świadczenia dla twórcy w wyniku czego wymyślono sprzedawanie praw autorskich i wiecie jak bardzo absurdalna jest ta sytuacja, ponieważ praw autorskich nie można sprzedać. Autor ma prawo do swojej pracy. I nie może to być tak, że ktoś inny tylko na tym zarabia. Ja zresztą dochodzi to do sytuacji absurdalnych. Pamiętam, kiedy w swoim czasie na przykład na Facebooku umieszczałam e, takie obrazki, prezentacje, w których tłem była muzyka klasyczna. No i ciągle miałam e, tutaj informacje od Facebooka, jak to znie, e, naruszyła czyjeś prawa autorskie, w wyniku czego i zresztą wszystko bardzo ładnie zawsze się dobrze kończyło, dlatego że zadawałam jedno pytanie. Ja nie umieszczam czyjegoś wykonania, tylko umieszczam muzykę kompozytora. Dlatego pytam, czy ci, którzy tą muzykę wykonywali, mieli zgodę i mieli prawa do tego, proszę o dokument z podpisem Beethovena, Bacha czy Mozarta. Bo ich prawa do tej muzyki uznają. I uznają także moje prawo do grania u siebie w domu w sonat Mozarta, wtedy, kiedy mam ochotę. Albo koncertów. Rozumiecie, o co chodzi? Do czego doprowadzono? Po prostu w chwili obecnej to, to polega, to jest prawdziwy cud. Zrobić coś z niczego, zrobić pieniądze z niczego. I tutaj przypomniał mi się taki bardzo stary szmonces, który nie dotyczy tylko konkretnej nacji, ale dotyczy aktualnej sytuacji, a mianowicie etyki zarabiania pieniędzy. Otóż w okresie międzywojennym w pewnym kiosku sprzedawano pismo antysemickie, a kiosk ten prowadził stary przedstawiciel narodu wybranego. Jeden z czytelników zapytał go, no, jak on może no, sprzedawać y, publikacje, jakby nie było antysemickie. Ów y, właściciel powiedział, jak ja od tego mam 50% ze sprzedaży, to to już nie jest antysemickie. Zrozumieliście o co chodzi. W tej chwili liczy się tylko zarabianie pieniędzy. A więc w każdym razie, ale wracając do pana Borgiego, a mianowicie, ponieważ istniało takie prawo, stwierdził, że jest to prawo, które właściwie no, nie ma uzasadnienia i wniósł o unieważnienie o to, że podstawą, podstawowym, podstawową flagą w instytucjach publicznych powinna być tylko i wyłącznie flaga włoska. Yeah. <laughs> I tu rozpętało się praktycznie piekło, można to zobaczyć na Twitterze. I tutaj właściwie bardzo ciekawa rozmowa z panem Borgim, który właściwie mówi o tym, że identyfikowanie się z tym, czym jest Eurokołchos, jest mocno wątpliwe, szczególnie pod względem etycznym. I przypomina tutaj na przykład kwestię, dokumentów, które miały być związane po pierwsze z polityką zarazową. Jak i z tymi słynnymi kontraktami. Tutaj okazało się, że żaden, nawet z eurodeputowanych, nie, nie może tego obejrzeć. Jedyne miejsce, gdzie można było wejść, to jest 10 minut. Nie wolno mieć komórki, nie wolno nic zapisywać, ale też widzi się tylko część, jak później pokazywał rumuński eurodeputowany. Właściwie wszystko jest zaczernione. I tutaj Tutaj pan senator Borgi zwrócił uwagę, że owszem, są pewne kwestie, które powinny być otoczone tajemnicą, ale ludzie, którzy są przedstawicielami władzy, powinni mieć do nich dostęp. Oczywiście powinni być związani klauzulą milczenia, zachowania tajemnicy, ale muszą wiedzieć. Nie ma takiej sytuacji, że ktoś w strukturach demokratycznych może robić coś na własną rękę bez jakiejkolwiek demokratycznej kontroli. I ja tutaj podkreślił, że zresztą nie jest to ewenement, a mianowicie istnieje coś, co się nazywa Eurogruppo, czyli grupa, która podejmuje decyzje związane z funkcjonowaniem euro, a więc ekonomii większości Unii Europejskiej. I owa grupa jest nazywana nieformalną i nie ma nawet sprawozdań, zapisu posiedzeń. Nie ma tam, co zostało powiedziane, na jakiej zasadzie zostały podjęte decyzje, czy było głosowanie. Nic nie wiadomo. To też może być robione na zasadzie wysyłania SMS-ów. I dla mnie to bardzo ciekawa sprawa. Kolejne fakty, na które chciałam zwrócić Waszą uwagę, to też bardzo ciekawa analiza Pana Profesora Malwedziego, który wcześniej analizował biedę, a teraz zastanawia się, kto zarabia tak naprawdę i tutaj zwrócił uwagę na podane zawrotne po prostu wielomiliardowe w euro zyski poszczególnych banków, które stwierdzają, że zyski jest związany z zwiększeniem handlu. W rzeczywistości, ów zysk został zrobiony w sposób oszukańczy. W jaki sposób? A mianowicie, zaniża się stopy procentowe przy lokatach, a zawyża przy kredytach. Czyli jeśli ludzie mają pieniądze na rachunkach oszczędnościowych, to otrzymują znacznie mniejszy zysk za to, że je powierzyli bankowi, niż. Oprocentowanie kredytów. Rozumiecie o co chodzi? Na czym to polega? Eko dobry ekonomista przedstawiłby to o wiele lepiej niż ja, ale. Tutaj no, wydaje mi się, że możecie poszukać, zasygnalizowałam. To, co mogę robić, to przede wszystkim zwrócenie Waszej uwagi na pewne fakty, a nie ich gruntowna analiza ani ocena, bo po prostu nie mam takich możliwości. Kolejna sprawa to kilka dni temu mówiłam Wam o Panu o szefie odpowiedniku naszego, naszego wojewody, o szefie Liguri, panu Totim, który właśnie przebywa w areszcie domowym, który nadal nie zrzekł się swojej funkcji, ale w międzyczasie jego pomocnik ujawnił bardzo nieciekawe dane, a mianowicie coś, co mogliśmy określić jako manipulację, o ile nie gorzej, danych związanych z zarazą. I tu właściwie temat robi się coraz ciekawszy, dlatego że podano, jak wyglądała sprawa. Właśnie owych różnic tych, którzy umarli na zarazę i tych, którzy umarli z zarazą. Kiedy to, o czym wszyscy wiemy, dochodziło do tragicznych sytuacji, kiedy to ludzie umierali w wypadkach samochodowych, a ponieważ we krwi rzekomo, na podstawie no, trochę wątpliwych dokumentów, stwierdzono, że, byli czymś, że posiadali przeciwciała, przepraszam bardzo, wskazujące na Obecność, kontakt z zarazą, w wyniku czego w aktach zgonu wpisywano im właśnie ową celebrycką chorobę. I w tej chwili. Pan, ja wspominałam wam kiedyś o takim wspaniałym włoskim filmie Niewidzialni, który nakręcił Pan Paolo Cassina i który pokazywał los ludzi, którzy mieli tak zwane byli ofiarami tak zwanych zdarzeń niepożądanych. Wiecie, o co chodzi, nie będę mówić bardziej szczegółowo. I tutaj kwestia jest, kontynuuje ten, ten temat i w tej chwili opublikował nowy film, który się nazywa mniej więcej w znaczy, który się nazywa Nonne andato tutto bene, czyli nie wszystko poszło dobrze. To jest odwołanie się do słów ówczesnego premiera, pana Giuseppe Contiego, który tłumaczył, że wszystko będzie dobrze. Także okazuje się, że nie wszystko poszło dobrze. Temat jest kontynuowany. Mówi się o bardzo wielu ludzkich tragediach, które były związane z tym, że ludzie umierali w nieludzkich warunkach z powodu nowotworów, i również stwierdzano, że była to śmierć związana z chrypą, i nie pozwalano im się nawet pożegnać z bliskimi, co w przypadku takich chorób jak choroby nowotworowe no jest po prostu okrucieństwem. Ale w tej chwili niestety wygląda to, jak wygląda. I wiecie, jeszcze raz się zastanawiam nad tak przy okazji, więc jak, jak wiecie, nagrywam jeszcze trochę starych książek z serii Klubu Srebrnego Klucza i serii z Jamnikiem. To są stare książki, często zapomniane, tak się złożyło, że akurat książek mi nie pokradli, więc kilka tych trochę książek zostało. Mam bardzo dużo właśnie takiej literatury, bo bardzo lubię takie książki i zawsze w trudnych momentach Stanowiły dla mnie odskocznie, ponieważ walcząc z bólem staram się czytać, to pomyślałam, że właściwie e, jeśli czytam od tak dla siebie, mogę czytać głośno, mogę czytać dla innych. E, no niestety, nie jest to nagranie studyjne, nie jest to nagranie doskonałe. W związku z tym y, niestety y, no, jest jakie jest. Nie mam możliwości ani finansowych, ani technicznych, żeby coś z tym zrobić. Y, także po prostu, no niestety trzeba to akceptować z dobrodziejstwem inwentarza, mając nadzieję, że po prostu książka obroni się sama. To zresztą zawsze podkreślam. Natomiast zauważyłam, jak wielu ludzi, jak się zmieniło podejście do internetu, jak dużo jest w ludziach frustracji i nie wiem, takiej bezinteresownej, nie Chęci do wszystkiego, co jest robione. Oczywiście istnieją. Ja rozumiem, że komuś niedoskonałe nagranie może przeszkadzać w odbiorze, ale no cóż, nagrywam książki, które właśnie nie mają praw autorskich, które nie doczekały się wersji audio, chociaż uważam, że na to zasługują. I czytam dla ludzi, którzy może się czują samotni, może są zmartwieni, po to, żeby ich trochę podnieść na duchu, jak mawiał Sienkiewicz. Ku pokrzepieniu serc. I y, ja rozumiem czasami niektórzy, y, na przykład też dziennikarze, mogą mnie drażnić i nie lubię ich słuchać, czyli po prostu ograniczam się do tego, aby ich nie słuchać a nie po to, żeby ich atakować. Czasami, kiedy to są osoby opłacane, no cóż, można by wymagać, aby po prostu pewne normy były zachowane, szczególnie kiedy jest do dyspozycji studio i ja takich możliwości nie mam. Natomiast pisanie absolutnych bzdur po to tylko, żeby komuś dokuczyć, właściwie to jest to, co zrobiły. Media, co zrobiły coraz większe, coraz bardziej pazerne media. I zwracam Waszą uwagę, i tutaj na to zwrócił bardzo mądrze uwagę Alessandro Di Battista, który w tej chwili jest bardzo aktywny, jeśli chodzi o kwestie gazy i który zwrócił uwagę, że media takie jak Facebook czy Kutub zakazują przedstawiania. Scen okrutnych, natomiast nie potępiają wcale żadnych prawdziwych terrorystów. I tutaj jeszcze właśnie przypomniało mi się, że Winston Marshall też zwrócił uwagę, jak to usiłowano wyrzucić Trumpa z Twittera, kiedy jednocześnie nie było żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o terrorystów, o talibów. O, o reżimy i tak to w tej chwili wygląda. Tutaj z kolei mamy, cały czas jesteśmy karmieni reklamami, przy czym jest jedna rzecz, można się wykupić od tych reklam. Płacąc oczywiście co miesiąc, wtedy już w ogóle nie przeszkadzacie. Wtedy nie ma podobno problemów, że znikają obejrzenia. Także tu po prostu jest przejmowanie internetu i jednocześnie podpuszczanie ludzi, dlatego że po prostu obrażanie kogoś jest korzystne. I ludzie uczą się tego bardzo łatwo, że można własną frustrację przenieść na innych. Ja mówię, jeśli komuś się nie podoba, ja robię to po prostu ciesząc się, że mogę coś innym dać. Że mogę pokazać, że najbiedniejszy człowiek jest w stanie coś dać innym, coś zrobić dla innych. Może dać coś. Od siebie coś z serca, może coś zrobić. Dlatego mówię, jeśli uważacie, że to jest niedobre, bierzcie, macie możliwości, żeby kupić sobie sprzęt i pro oprogramowanie, róbcie to. Róbcie to, co ja, ale róbcie lepiej i ja z wielką chęcią posłucham. Bo może niedługo będzie moment, kiedy nie będę już mogła nawet książki utrzymać i nawet yy, yy, tak, jak umiem tego czytać. Więc wtedy, jeśli jeszcze będę, to będę przynajmniej słuchać. Ale rozumiecie, kiedyś była to taka sprawa, że każdy pokazywał to, co ma, cieszył się i dzielił się tym. W tej chwili wszystko się patrzy z punktu widzenia pieniędzy i wymagań. I ja nigdy nie zapomnę, jak bardzo było mi przykro, kiedy pewien bardzo miły Pan yy, zadzwonił do mnie i powiedział, że właściwie no to po co ja to wszystko robię, bo są tak, tak mały, małe zasięgi, że po co to robię? No, przecież to jest bez sensu. I pomyślałam, że moja wojna z kutub jest właśnie taka, że przy tym całym niszczeniu dalej, póki mam siłę, staram się robić coś dla innych, przekazywać to, na co mam możliwości. Większych możliwości nie mam. Dobrze, kochani, nie nudzę. Pięknej niedzieli.